Materiał edukacyjno-promocyjny dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Prezentuje, jak krok po kroku skorzystać z nieodpłatnej pomocy w wybranym punkcie na terenie kraju oraz jaki jest zakres pomocy. Na początku filmu dziewczyna zamawia internetowo ubrania dla psa, a po otwarciu paczki okazuje się, że otrzymała maskotkę kota. Pojawia się drugi bohater filmu i informuje o zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy. Na samym końcu wyświetla się fragment mapy z pineskami i liczba 1500 punktów darmowej pomocy działających w Polsce. Kupiłeś kota w worku. Znamy to. Nie przejmuj się. W takich sytuacjach lub innych trudnościach skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej. Skontaktuj się telefonicznie ze starostwem lub miastem na prawach powiatu. Albo wejdź na np.ms.gov.pl i umów wizytę. Przygotuj na spotkanie wszystkie dokumenty związane z Twoją sprawą. Będzie łatwiej Ci pomóc. Teraz czas na spotkanie z prawnikiem. Przedstaw wszystko, co jest związane z Twoją sytuacją, a specjalista wskaże Ci dostępne możliwości działania. Dostaniesz też konkretne informacje o Twoich prawach i obowiązkach oraz pomoc w sporządzeniu pisma. No a jeśli Twoja sprawa okaże się skomplikowana, no to zawsze możesz się umówić drugi raz. W Polsce funkcjonuje ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w każdym powiecie. Jak widzicie, korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego jest proste.